Z nami jest profesor Rafał Chwedoruk. Dzień dobry, witam panie profesorze. Dzień dobry, witam. Panie profesorze, ta przewaga Platformy nad Prawem i Sprawiedliwością przez noc stopniała dość znacząco. Jest w tej chwili zaledwie punkt procentowy przewagi, tak wynika z oficjalnych wyników podanych przez Państwową Komisję Wyborczą. Czy to wciąż wielki sukces Donalda Tuska, czy niewielka porażka Jarosława Kaczyńskiego? No myślę, że paradoksalnie zarazem jedno i drugie. Wielki sukces Donalda Tuska, dlatego że Platforma Obywatelska po ostatnich dwóch elekcjach, po elekcji Sejmu i po elekcji sejmików województw, bardzo potrzebowała być partią numer jeden, a zwłaszcza potrzebował tego sam Donald Tusk, tak by towarzyszący mu nim polityka, który opanował sztukę wygrywania z PiS-em, móc podtrzymać. Gdyby było inaczej, to sytuacja wewnątrz Platformy mogłaby być dużo bardziej złożona. Nie w sensie oczywiście utraty przywództwa przez Donalda Tuska, ale w sensie nieco innego układu sił w tej partii w kontekście wyborów prezydenckich. W przypadku Prawa i Sprawiedliwości można powiedzieć, że PiS stoi tam, gdzie stał. Znajduje się w sytuacji na swój sposób patowej, to znaczy trudno byłoby nazwać to. Panie profesorze, to, że partia stoi tam, gdzie stała, to nigdy nie jest dobra wiadomość, dlatego że partia wtedy traci możliwość poszerzania swojego elektoratu. Prawo i Sprawiedliwość ma tyle, ile miało, nigdy do partii nie przychodzi. To jest jeden problem. Drugim problemem jest to, że w dalszym ciągu trudno sobie wyobrazić to, by Prawo i Sprawiedliwość powiększyło swoje zdolności koalicyjne. Konfederacja, która odniosła ten sukces trochę i kosztem potencjalnych zwolenników Prawa i Sprawiedliwości. Poza tym, jakby nie patrzeć, jakby nie liczyć, to trudno sobie wyobrazić, by w tak stabilnym systemie partyjnym, z takim poziomem poparcia, Prawo i Sprawiedliwość w dającym się realnie określić czasie mogło wywalczyć większość mandatów do Sejmu. Mówię o pacie, dlatego że w tej chwili nie będzie żadnych wyborów do Sejmu. To znaczy Donald Tusk, tam pojawiają się takie pomysły gdzieś w okolicach Koalicji Obywatelskiej, że można by zrobić wcześniejsze wybory, ale on się na to nie zdecyduje, w moim przekonaniu. Więc na razie Prawo i Sprawiedliwość ma przed sobą jeszcze 3 lata. I to znaczy... Co więcej, spośród, powiedziałbym, chyba wszystkich partii politycznych, Prawo i Sprawiedliwość wydaje się być w stanie na dzień dzisiejszy najdalej od wyłonienia kandydata czy kandydatki w wyborach prezydenckich i niezbyt widać, w jaki sposób ta partia miałaby walczyć o większość w kontekście drugiej tury, gdzie trzeba wyjść właśnie poza kontekst własnego elektoratu. Natomiast dla PiS-u stawka w tych wyborach była też trochę inna, związana z życiem wewnętrznym tej partii i jej otoczenia. Mianowicie Jarosław Kaczyński po 15 października po raz pierwszy w dziejach PiS-u zaczął tracić pełną kontrolę nad tą formacją. Wiele różnych ośrodków wewnątrz deklarowało chęć co najmniej powiększenia swojego stanu posiadania w sprawowaniu władzy wewnątrz PiS-u i w ogóle na prawicy. Wybory do sejmików wydawały się przybliżać Jarosława Kaczyńskiego do tego, by odzyskać większość z utraconej kontroli. Myślę, że po dniu wczorajszym raczej w PiS-ie ilość znaków zapytania będzie większa aniżeli mniejsza i sądzę, że ta partia będzie teraz znajdowała się w niełatwej sytuacji, a kolejny punkt zwrotny, który mógłby jej w czymkolwiek pomóc, no albo jeszcze bardziej zaszkodzić, to są wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. Ich rezultat oczywiście będzie wpływał może nawet bardziej niż wczorajsze wybory na sytuację także i w naszej polityce. To zostańmy na sekundę jeszcze przy Prawie i Sprawiedliwości, dlatego że Jarosław Kaczyński w sposób ewidentny popełnił błędy, układając listy wyborcze, popełnił błędy, stawiając na polityków, którzy nie zyskali powszechnego poparcia wyborców, ale no, ja nie widzę możliwości, żeby Jarosław Kaczyński w tej chwili oddał władzę w PiS. On już zapowiedział, że na przyszłorocznym kongresie będzie ponownie startował na prezesa partii, a jeśli prezes będzie startował, to raczej nie sądzę, żeby ktoś wystąpił przeciwko niemu. Więc co wydarzy się w Prawie i Sprawiedliwości, skoro mówi pan, że te ruchy odśrodkowe będą? Mm-hmm.
Prawo i Sprawiedliwość stoi przed dylematem tego, czy hermetyzować się dalej, czy kontynuować strategię radykalizacji po to, żeby uratować istnienie partii, uratować jej spójność nawet za cenę odejścia niektórych działaczy. Drugim członem alternatywy jest to, by zacząć promować do roli nowego przywódcy PiS-u, następcy Jarosława Kaczyńskiego, kogoś z polityków młodej generacji, myślę, że młodszej niż dotyczy to na przykład Mateusza Morawieckiego lub Mariusza Błaszczaka, raczej dzień wczorajszy do rozstrzygnięcia tego dylematu nie przybliżył. Natomiast w Prawie i Sprawiedliwości będziemy obserwowali wciąż obrazy podobne do tych z ostatnich miesięcy, to znaczy dość nikłe perspektywy powrotu tej partii do władzy mogą powodować, że część działaczy na różnych szczeblach będzie się orientowała bardziej na przyszłość swoją, aniżeli na swoją przyszłość wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości. W ostatnich tygodniach mieliśmy erupcję publicznych wypowiedzi dystansujących się od PiS-u. Mieliśmy różne lokalne, samorządowe wolty przeciwko decyzjom kierownictwa tej partii. Natomiast jeśli w tym dniu dla PiS-u pod wieloma względami gorzkim jest coś, co może tej partii dawać pewną nadzieję, to jest chyba najważniejsza rzecz wczorajszych wyborów, obok oczywiście zwycięstwa Platformy Obywatelskiej, mianowicie fatalny wynik trzeciej drogi, która zdawała się być predestynowana do tego, by właśnie wykorzystać w największym stopniu kryzys Prawa i Sprawiedliwości i długoterminowo stworzyć jakieś kanały przepływu co bardziej umiarkowanych i zdezorientowanych sytuacją na prawicy jej wyborców. Dołączył do nas doktor Mirosław Oczkoś, ekspert od wizerunku politycznego. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie doktorze, wynik trzeciej drogi to jest, tak jak mówi pan profesor Chwedoruk, znaczy, ja użyję innych słów, to jest totalna masakra. Znaczy, oni mieli szansę być trzecią siłą, w tej chwili nie są, niewiele więcej punktów od lewicy, też 3 mandaty. Co się teraz wydarzy w koalicji rządzącej? No, to jest pytanie chyba za 1000 punktów, ale można przewidywać dwie rzeczy. Po pierwsze, Donald Tusk chyba jednak dociśnie i będzie miał czym docisnąć koalicjantów, to po pierwsze. Po drugie, PSL musi się zdecydować, czy pójść się tą trzecią drogą, która okazuje się teraz czwartą drogą, to jest dalej to, co powinni robić. Oczywiście najbliższe wybory to są wybory prezydenckie i największe konsekwencje mają dla Szymona Hołowni, bo okazuje się, że robienie szpagatu i niewstanięcie z tego szpagatu powoduje jednak ból kręgosłupa i rozdarcie spodni. W związku z tym tam jest jeszcze niżej niż było w wieczorze wyborczym ten exit poll i muszą nastąpić jakieś ruchy. Natomiast ja się zastanawiam, na ile Polska 2050 kroczy drogą, nie wiem, Nowoczesnej czy Ruchu Palikota, że dostajemy się do Sejmu 15 października, a później się orientujemy, kto się z nami dostał, bo znamy tych najbliższych. I trochę tak to wygląda. A ponieważ Szymon Hołownia zapracował na to, żeby mieć taki wynik jak teraz, swoimi różnymi decyzjami, w związku z tym ja myślę, że tu nie ma żadnego zaskoczenia. Być może zaskoczenie jest takie, że jest aż tak nisko, ale jeżeli mają pójść tą drogą, to jest ta droga trzecia donikąd. Jeżeli ktoś chciał weryfikować, na jakimś stopniu oczywiście, czy Donald Tusk 1 października na Wiecu w zeszłym roku pomógł trzeciej drodze, czy nie, to teraz jest odpowiedź, że pomógł w jakimś stopniu, bo teraz nie było poparcia i okazało się, że to nie daje efektu. Wystarczy popatrzeć też na miny przywódców przewodniczącego i prezesa, zdaje się, tak to trzeba nazwać, w momencie ogłoszenia. Wyglądali na skonsternowanych, a Władysław Kosiniak-Kamysz na nieszczęśliwego. Panie doktorze, ale te wybory pokazały również, że wraca do nas stara, dobra polaryzacja, to znaczy gdzie dwóch się bije, tam obaj korzystają. Cała reszta
No w takiej średniej kondycji, bo ja uważam wciąż, że wynik Konfederacji jest uzależniony po pierwsze od tego, że to są wybory do Parlamentu Europejskiego, a partia eurosceptyczna ma swoich zwolenników w takich wyborach, no szczególne ma miejsce w ich sercach, a poza tym zależą od frekwencji. Więc czy Szymon Hołownia, mówiąc wprost, powinien podjąć decyzję o tym, że nie będzie startował w wyborach na prezydenta, bo tamte wybory i tak rozegrają się między Platformą a PiS-em? Myślę, że oficjalnie nie podjął decyzji, że startuje. Natomiast muszę panią redaktor zmartwić. Ta polaryzacja nigdzie nie poszła. Ona już cały czas była z nami. Może czasami mniej, czasami bardziej widoczna. Natomiast rzeczywiście wynik Konfederacji to jest ewidentnie, tak jak jest dwóch zwycięzców, czyli Koalicja Obywatelska i Konfederacja. Konfederacja może mieć nadzieję na zbudowanie czegoś, o czym nie marzył Jarosław Kaczyński, czyli po prawej stronie wyrosło mu ugrupowanie. Też bym nie nakładał na to jakiegoś wielkiego, no w tej chwili takiego znaczenia, że to nie wiadomo co będzie, ale to też jest znak, że sposób uprawiania polityki, tak XIX-wieczny, dla młodych ludzi jest kompletnie nieczytelny, niezrozumiały, ponieważ widzimy, że Konfederacja ma najwięcej w tej grupie 18-29, z tego co pamiętam. W związku z tym na tym to polega, że młodzi ludzie mówią, no dobrze, no niech już ci dziadersi, i teraz nie mówię o wieku, tylko o sposobie postępowania, dadzą sobie spokój, a poza tym technika na spadochroniarza też się nie sprawdziła, jak okazuje się. I w różnych miejscach są różne zaskoczenia, które dla mnie na przykład nie są zaskoczeniami. Także tutaj na scenie polskiej też zaczną się ruchy wewnątrz ugrupowań na razie. Pamiętajmy, że wybory prezydenckie są bardzo spersonalizowane. I tutaj, jeżeli Koalicja Obywatelska, czy Koalicja 15 października ma przetrwać, to powinna wystawić jednego kandydata. I tutaj już się nie da zaklinać rzeczywistości, że jedna lista to niedobrze, bo tu nie będzie jedna lista, tylko jeden kandydat. Jeden kandydat, ktokolwiek nie będzie, ma olbrzymie szanse wygrać wybory, a jak będzie trzech kandydatów czy czterech, chociaż z tego co pamiętam to PSL chyba nie wystawia kandydatów, no 14 miesięcy może się wszystko wydarzyć oczywiście. Nie, PSL zawsze miało swojego kandydata w wyborach prezydenckich, ale teraz Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że on się już w to bawił i on już właściwie nie chce się już w to bawić. Znaczy jego wynik z poprzedniego rozdania no, wskazuje, że chyba nie powinien rzeczywiście. Ale innego kandydata PSL nie ma, więc dlatego teraz rzeczywiście oni myśleli o jednym kandydacie trzeciej drogi. Panie profesorze, pytanie do pana profesora Rafała Chwedoruka. Jakie wnioski powinny wyciągnąć partie, bo ja widzę kilka, zastanawiam się, czy one je wyciągną. No choćby ten wzrost Konfederacji, jak mówię, to jest też specyfika tych wyborów, ale wyraźnie dla trzeciej drogi i Nowej Lewicy jest sygnał, że Koalicja Obywatelska zaczyna być tą partią, która jest dla wyborców korzystniejsza. No bo jak się ma w jednej cenie Kosiniaka, Kamysza, Włodzimierza Czarzastego i Donalda Tuska, to chyba lepiej jest postawić na tego najsilniejszego po prostu. No to sytuacja często spotykana w różnych systemach partyjnych, gdy powstają koalicje partii, które programowo wcale nie są aż tak bardzo bliskie, jak to mogłoby się na pozór wydawać. Dla mniejszych partii, jeśli chodzi oczywiście o koalicjantów, oznacza to konieczność gruntownej zmiany już nie tylko taktyki, ale być może i strategii. W przypadku trzeciej drogi chyba można mówić o wyczerpaniu się formuły koalicji opartej o bardzo eklektyczny elektorat, o niewyrazistość oraz o popkulturowy sznyt towarzyszący Szymonowi Hołowni, tak jak w przypadku choćby Pawła Kukiza. Takie tło jest tłem, które pomaga w jednej elekcji, później zaś nie ma już większego znaczenia w polityce. Warto pamiętać o tym, że w wyborach samorządowych, które nie zakończyły się, jeśli chodzi o sejmiki, złym wynikiem procentowo dla koalicji Trzecia Droga, to jednak ludowcy nie odzyskali w wielu miejscach władzy, w której mogli się spodziewać, że od osłabionego PiS-u zdołają odzyskać. Być może w jakimś momencie padnie nawet pytanie o przyszłość tejże koalicji. Warto zwrócić uwagę w kontekście akurat wyborów europejskich, że ludowcy i Platforma Obywatelska należą do tej samej międzynarodówki, natomiast środowisko Szymona Hołowni zaczęło się wiązać raczej z europejskimi środowiskami liberalnymi, które w Polsce nie miały żadnej poważnej
reprezentacji. No, w przypadku lewicy można mówić o stabilizacji raczej na niskim i niezadowalającym poziomie. Ale to jest, panie profesorze, no to jest stabilizacja jakiegoś dramatu. No, to jest to sytuacja lewicy przez kolejne wybory się stabilizuje w stanie krytycznym, powiedziałabym. Nie, w stanie krytycznym lewica była w poprzedniej kadencji, kiedy znajdowała się poza Sejmem i kiedy 6% w wyborach do sejmiku było ratunkiem dla tej partii. Natomiast w chwili obecnej myślę, że pierwszym przegranym jest paradoksalnie Robert Biedroń mimo tej perspektywy mandatu. Dlatego, że to on rzucił swój autorytet na szalę i z całą pewnością lewica będzie musiała pomyśleć o nowej formule i personalnej, i organizacyjnej, o tym, czy powinna zmierzać do dalszej konwergencji z Platformą, która będzie oznaczała wcześniej czy później prawdopodobnie znalezienie się na listach w pełni kontrolowanych przez Platformę, no albo o tym, żeby czymś próbować się od Platformy, czymś innym niż tylko jednoznaczność w podejściu do relacji państwo-kościół i do praw kobiet odróżnić. Panie doktorze, pytanie do pana doktora Mirosława Oczkosia. No właśnie, co dalej? Bo ja tu też widzę kilka personalnych kłopotów takich sporych, bo zwłaszcza na listach Prawa i Sprawiedliwości dużo dużych nazwisk poza listami. Jacek Kurski udowodnił wszystkim, że nikt go nie lubi po prostu. Ma 6. wynik na Mazowszu, myślał o wejściu do Parlamentu Europejskiego, a przegrał nawet z Jackiem Ozdobą. Więc chyba słabo, ale takich przykładów jest więcej. Czy dla polityków taki słaby wynik w wyborach do Parlamentu Europejskiego, osobisty słaby wynik, w ogóle coś znaczy? Oczywiście, że powinien znaczyć, dlatego że no Jacek Kurski to myślę, że przekonał się, że jego teoria właśnie się skończyła i ciemny lud, to są jego słowa, niekoniecznie kupi wszystko i jak widać towar przeterminowany czy nieświeży również w polityce nie wchodzi. Jest kilka zaskoczeń, dlatego że no właśnie technika spadochronowa nie zadziałała, zawsze działała, teraz nie zadziałała. Te wybory są bardzo personalne. Tutaj nie ma sytuacji takiej, że lider listy ciągnie pozostałych na liście. Każdy wynik musi sobie zrobić sam. I dlatego czasami ktoś wchodzi z 7, czasami z 8, czasami z 1. Oczywiście jedynki mają ten walor, jak wiemy dlaczego, że idzie ktoś na listę, no jest pierwszy, dobra, okej. Okay. No ale okazuje się, że właśnie nie wszędzie okej okay i nie zawsze okej. Okay. I to też jest jakiś znak, mówię o pośle Czarneckim na przykład, który zwiedził wszystkie listy możliwe w Polsce i w końcu trafił na listę, gdzie jest niewybieralny. Ale takich nazwisk jest dużo więcej. I jeżeli Jarosław Kaczyński będzie chciał to zabetonować tak, żeby to on wyznaczał kandydata na prezydenta, bo to są najbliższe wybory, które są jakoś sprawdzalne, to może się okazać, że jednak ten beton będzie skruszony, bo tam jednak dużo osób przebiera nogami, żeby tą schedę po Kaczyńskim wcześniej czy później albo wyszarpnąć, albo otrzymać. Natomiast jeżeli to ma być tak, że my wygramy, my zwyciężymy i tak dalej, ta stara retoryka, no to po pierwsze właśnie tak nie jest, a po drugie no takie bardzo znane nazwiska, które były wcześniej, jak widać, nie wchodzą. Czyli będzie też ruch wewnątrz partii, czy wewnątrz w ogóle Niezjednoczonej Prawicy. Jak to się będzie rozkładało? No właśnie, panie doktorze, panie profesorze, czy to jest ten moment, w którym Prawo i Sprawiedliwość rozstanie się ze środowiskiem suwerennej Polski, ze Zbigniewem Ziobro? Bo ja, szczerze mówiąc, w Prawie i Sprawiedliwości słyszę, nie będzie lepszego momentu. Znaczy, jak mamy ich skopać z sań, to właśnie teraz. Panie doktorze. No, Prawo i Sprawiedliwość nie musi chyba nic robić w tej materii, dlatego że w zasadzie suwerenna Polska ipso facto przestaje być istotnym podmiotem na prawicy. To jest ten moment, jak jeden z chińskich klasyków wojny mówił, gdy siedzimy na brzegu rzeki i czekamy, aż zwłoki wroga same przypłyną. Prawo i Sprawiedliwość w zasadzie w ogóle prawie nie musi się odnosić do tej sprawy. No, oczywiście persaldo jest niekorzystna dla całej prawicy, także dla PiSu jako formacji. Wszak to, co stało się przedmiotem debaty a propos Funduszu Sprawiedliwości, obciąża prawicę w ogóle. Natomiast jeśli chodzi o sytuację w jej wnętrzu, to Prawo i Sprawiedliwość może w tym momencie czekać i w
korzystnym momencie składać propozycje uratowania politycznej kariery takim politykom suwerennej Polski, którzy nie pojawiali się w kontekście wydatków z Funduszu Sprawiedliwości, którzy na przykład lokalnie są popularni i tak dalej. Jarosławowi Kaczyńskiemu w ostatnich dniach przybyło problemów na skutek owej skomplikowanej, patowej sytuacji po wczorajszej elekcji, ale jeden problem w ostatnich dniach ubył, to znaczy problem aspiracji środowiska suwerennej Polski, środowiska opartego o osobistą popularność wśród wyborców prawicy Zbigniewa Ziobry i o krąg względnie młodych polityków. No, teraz można powiedzieć, że suwerenna Polska względem PiSu po prostu będzie mniej suwerenna i tak była podmiotem, no nazwijmy to, drugiej ligi w polskiej polityce. Teraz zostanie zdegradowana jeszcze niżej i raczej stanie się przeszłością, co skądinąd jest też dobrą informacją dla Konfederacji, której będzie eurosceptyczny konkurent na prawicy. Panie doktorze, a pan uważa, że suwerenna Polska będzie się żegnała jakoś na dniach z Prawem i Sprawiedliwością? Myślę, że to jest tak właśnie, jak tutaj państwo mówicie, że to jest naturalny proces. Natomiast myślę, że Prawo i Sprawiedliwość ma większy kłopot, dlatego że my narzekamy, czy nie wiem, czasami na polityków, że coś robią tak, inaczej. Elektorat koalicji 15 października narzeka, że rozliczenia idą za wolno na przykład. No to te młyny sprawiedliwości teraz będą przyspieszały, bo pojawiają się różne inne rzeczy i myślę, że za chwilę nikt nie będzie myślał o suwerennej Polsce, ponieważ no, Patryk Jaki otrzymał mandat, ktoś tam jeszcze otrzymał mandat i oni sobie w tym europarlamencie będą zasiadać z takim czy innym skutkiem. Natomiast tutaj pojawiają się następne miny pułapki, już takie, które wybuchają w rękach Prawa i Sprawiedliwości, bo komisje śledcze komisjami śledczymi, to już wiadomo, ale prokuratura zacznie stawiać zarzuty. Już są wnioski o uchylanie immunitetów tego i owego. Będą musiały pójść do europarlamentu w niektórych przypadkach. W związku z tym tutaj jedyny wariant, który ja przewiduję w przypadku Jarosława Kaczyńskiego, to znowu zrobienie takiej małej kadrowej, tak jak kiedyś było z Porozumieniem Centrum, i przetrzymanie tego Drangnach Ostend, czy w tym przypadku Drangnach PiS. Natomiast pytanie, kto to przeżyje politycznie? Bo może się okazać, że ci młodzi brutusi, którzy zobaczą, że to się w ogóle zaczyna sypać i będą różne wychodziły kwiatki, ci, którzy nie są umoczeni w tą politykę szybkiego rabowania i nie patrz dal, wal po szmal, będą chcieli się od tego odciąć, bo elektorat jest. Ewidentnie elektorat jest, natomiast elektorat nawet najwierniejszy ma swoją wyporność. I te sumy, które przebiegają tam i z powrotem, i relacje, kto komu i dlaczego 500 000 albo coś tam jeszcze, to jest bomba z opóźnionym zapłonem i ona zacznie działać. A tak jak państwo mówiliście też, panie doktor, mówiłem, że do wyborów jest jeszcze trochę czasu, bo te prezydenckie są za rok. Kampania ruszyła już, za chwilę ruszy. Będzie bardzo brutalna i może się okazać, że Jarosław Kaczyński nie dowiezie swojego przywództwa do czasu, kiedy będzie mógł mianować tego kandydata, ale oczywiście to jest polityk otrzaskany. Pytanie, na ile ma siły i na ile ma zasoby, bo wokół raczej nie ma szału intelektualnego, żeby przeprowadzać tą walkę dalej, ponieważ nawet do Europarlamentu pozbył się kandydatów w postaci tej sekcji profesorskiej, która była tam przez wiele lat. Także naprawdę wbrew pozorom dużo się zmieni, również w kontekście europejskim, gdzie dzieje się mnóstwo rzeczy. Dziękuję bardzo serdecznie. To był profesor Rafał Chwedoruk, politolog Uniwersytet Warszawski i doktor Mirosław Oczkoś, ekspert od marketingu politycznego. Dziękuję panom bardzo serdecznie za rozmowę.